Bartosz Jurecki, za wami ostatni sprawdzian w kraju, bo jeszcze będziecie mieli z Tunezją, ale to już w Brazylii. Jak oceniasz siebie, formę i kolegów? No, w sumie tydzień przed tak ważnym turniejem, jakim jest turniej olimpijski. No, na pewno myślę, że forma rośnie i z meczu na mecz się rozkręcamy. Ta gra naprawdę wygląda coraz lepiej. Tak jak powiedział też trener, myślimy z meczu na mecz, teraz jedziemy, jutro wylatujemy do Rio, potem mamy jeszcze jeden sparing i na tym sparingu się koncentrujemy, a później już będziemy się koncentrować tylko i wyłącznie na naszych rywalach. Ten tydzień wam wystarczy na aklimatyzację? Myślę, że tak, musi, no, nie ma innego wyjścia, myślę, że dużo czasu i spokojnie się zaklimatyzujemy. No może ten najważniejszy w pierwszej kolejności będzie mecz z Brazylią, ale kogo tak, jeśli chodzi w grupie, no tak najbardziej cenisz z tych drużyn, z którymi przyjdzie wam grać? No myślę, że naprawdę każdy rywal. No, piłka ręczna jest bardzo wyrównana teraz już na całym świecie. Brazylijczycy pokazują nam, że to świata zagrają co roku coraz lepiej, na każdym mistrzostwie świata coraz lepiej. Teraz są gospodarzami i na pewno nie będą chcieli odpuścić, więc do każdego rywala podchodzimy z wielkim szacunkiem i tak jakby to był nasz mecz o wszystko. A jakbyś miał odpowiedzieć, nie wiem, jednym zdaniem, z czym się kojarzą właśnie igrzyska w Rio? Samba. Samba, ale to ma być taka samba zwycięska dla nas? Nie wiem, mam nadzieję, że tak będzie. Ciężko pracujemy, żeby tak było. A jakbyś, no co w ogóle, jakieś masz wyobrażenie o Brazylii, bo to chyba nikt z was, chyba jeśli chodzi o zawodników, tam jeszcze nie był. Nie wiem, chłopacy byli, więc niektórzy już byli, ja nigdy nie byłem, czekam na pierwsze wrażenie, zobaczymy jak to będzie.